Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami Polsatu, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto 17 już doskonale znacie z poprzednich odcinków na temat Polsatu. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów miały swoje holenderskie tym razem wersje na antenie stacji RTL 4. RTL 4 to już stacja, której temat poruszałem w innych odcinkach, na pewno dotyczącym TVP2, zdaje się. Nie wiem, czy jeszcze nie w innym, ale w każdym razie ORTL4 już było. Ta stacja już była poruszana w jednym z odcinków Współczynnika Doli. Jak wiecie, jest to pierwszy holenderski kanał komercyjny. Powstały w roku 1989, czyli już ponad 30 lat temu. I na przestrzeni tych 3 dekad mający w swoim portfolio mnóstwo teleturniejów. Wśród których, jak się okazuje, były również takie, które swoje polskie wersje miały emitowane na antenie Polsatu. A teleturnieje te to Eureko, ja to wiem, jedna z holenderskich wersji Grasz czy nie grasz, Moment prawdy oraz Dziewięciu wspaniałych. A to oznacza, że współczynnik Doli dla telewizji RTL 4 względem Polsatu wynosi 23,53%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Cześć!